Witamy w kolejnej części magazynu PSW. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony edukacji, ale przedstawiony w trochę inny sposób. Głównym celem naszej uczelni jest kształcenie studentów, ale nie tylko. Dzisiaj zapoznamy Państwa z ofertą żłobka działającego w Państwowej Szkole Wyższej. Dzień dobry, znajdujemy się właśnie w żłobku Państwowej Szkoły Wyższej, który jest nową instytucją naszej uczelni i pokrótce pani dyrektor Anna Majewska przedstawi nam ofertę żłobka. Rzeczywiście żłobek jest nową instytucją. W wyniku starań pana rektora, pana profesora Józefa Bergiera i tutaj pracowników naszej uczelni w ramach programu Maluch na uczelni został otworzony żłobek. W żłobku mamy miejsce dla 32 dzieci i co wyróżnia ten żłobek i naszą uczelnię, pierwszeństwo przyjęcia do nas mają dzieci studentów, przede wszystkim studentów oraz pracowników Państwowej Szkoły Wyższej. Żłobek świadczy usługi opiekuńcze dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. Zajmujemy się przede wszystkim opieką nad tymi dziećmi, bo są to małe dzieci, w związku z tym tutaj taki największy nacisk kładziemy właśnie na element opiekuńczy. Uczymy dzieci ubierać się, jeść, samodzielnie funkcjonować, jak również taką wczesną edukacją tych dzieci. W naszym żłobku, co też jest taką cechą, która wyróżnia właśnie Państwową Szkołę Wyższą, studenci kierunków pedagogika, pielęgniarstwo oraz inni, którzy interesują się pracą z dzieckiem, którzy chcieliby w przyszłości pracować z dziećmi, mogą odbyć praktyki, jak również przychodzić do nas i pomagać nam w formie wolontariatu. Mamy bardzo dużo studentek z pielęgniarstwa, troszeczkę właśnie również z pedagogiki, również z innych kierunków, z rolnictwa, z zarządzania, i którzy tutaj po prostu przychodzą i pomagają nam w opiece nad dziećmi. Natomiast dla dzieci troszeczkę starszych, dla dzieci w wieku 6 od 10 lat, między 6 a 10 rokiem życia, Państwowa Szkoła Wyższa proponuje udział w zajęciach w ramach Uniwersytetu Dziecięcego. Ten Uniwersytet Dziecięcy funkcjonuje już 3 rok i jest skierowany do takich dzieci, które chcą odkryć coś nowego, poznać coś nowego, a przede wszystkim założeniem Uniwersytetu jest to, aby udowodnić i pokazać dzieciom, że nauka to jest fascynująca przygoda, że nauka to nie jest coś nudnego, coś co trzeba, tylko właśnie można, że to jest strasznie ciekawe i odkrywanie różnych dziedzin życia, poznawanie z nami, dzieci wchodzą w świat budownictwa, w świat roślin, w świat historii i wszystko to się odbywa tutaj z pomocą wspaniałych, naprawdę bardzo zaangażowanych wykładowców, którzy niesamowicie z całą energią, z całą swoją pasją przychodzą i prezentują dzieciom, czy przedstawiają dzieciom bardzo trudne naukowe zagadnienia w taki sposób, żeby właśnie dzieci poczuły ogromną potrzebę i chęć dowiedzieć się jeszcze więcej. Dziękujemy bardzo za obfitą wypowiedź i zapraszamy serdecznie do żłobka i do Uniwersytetu Dziecięcego. Znajdujemy się w Szkole Społecznej w Silczyku, w Szkole Podstawowej. Jesteśmy grupą zapaleńców, nauczycieli języka angielskiego, zrzeszonych w naukowym kole anglistów Państwowej Szkoły Wyższej Białej Podlaskiej. Przyszliśmy tutaj po to, żeby uczyć się zawodu nauczyciela, żeby przygotowywać się do tego, żeby w sposób innowacyjny, ciekawy, atrakcyjny, szalony czasami, uczyć dzieci języka angielskiego. Studenci stosują z dziećmi gry, które mają służyć do tego, żeby sobie dzieci przypomniały słownictwo w języku angielskim, żeby skupiły się na głoskach, na dźwiękach w języku angielskim. To, co przygotowaliśmy na dzisiaj, to jest lekcja kulturowa.
w trakcie pierwszej części tej lekcji będziemy przekazywali dzieciom takie zawiłości troszeczkę związane z geografią Wielkiej Brytanii, czyli różne części Wielkiej Brytanii, stolice tych części, symbole również. A w drugiej części zajmiemy się nietypowymi, ciekawymi, szalonymi sportami lokalnie uprawianymi w Wielkiej Brytanii, na przykład toczenie sera lub nurkowanie w błocie. Praca z dziećmi daje mi dużo radości oraz jest to dla mnie możliwość rozwoju właśnie w kierunku nauczania dzieci. Myślę, że jest to doskonałe spędzenie nawet wolnego czasu. Rozwijamy w tym momencie naszą kreatywność i uczymy się, jak później w przyszłości pracować właśnie w tym zawodzie. Naszym celem jest zdobycie doświadczenia, wdrożenie studentów do nauczania, ale również bardzo się cieszymy, widząc reakcje dzieci, które jak widać reagują w bardzo żywiołowy sposób, są zaangażowane, uczą się w ten sposób, cieszą się i liczymy na to, że również pokochają język angielski. This is, I believe, the third lesson that we are have been doing throughout the years in the English Club for PSW. And we do it in order to gain experience and also to bring joy and happiness to children. Kierunek fizjoterapia to szósty kierunek magisterski w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej, który ma szansę być jednym z bardziej atrakcyjnych. Powstaje pytanie, z jakich powodów? Po pierwsze, że Polacy żyją i będą żyli coraz dłużej, a życie dłużej wymaga opieki, pomocy, tak fizjoterapeutów, jak i rehabilitacji. Po drugie, coraz częściej przywiązujemy większą wagę do swego zdrowia. I po trzecie, że w mojej ocenie każdy kreatywny absolwent, magister kierunku fizjoterapia może znaleźć miejsce pracy. W związku z tym informujemy wszystkich kandydatów przed nowym rokiem akademickim, zachęcając do studiowania na kierunku fizjoterapia na studiach magisterskich, które to studia będą odbywały się w formule konkursowej. To konkurs dyplomów. Tych, którzy ukończyli studia licencjackie na tym kierunku, będzie decydował o przyjęciu 40 studentów na studia na tym kierunku. Znajdujemy się na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych w Pracowni Masażu i Odnowy Biologicznej. Przedstawimy pokrótce kierunek fizjoterapia. Będziemy rozmawiać z panią dr Agatą Poczalską, która nam przedstawi ofertę danego kierunku. Fizjoterapia jest prężnie rozwijającym się kierunkiem studiów w Państwowej Szkole Wyższej. My kształcimy studentów na studiach pierwszego stopnia, a wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych absolwentów, naszych studentów, a także osób, które posiadają już dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia. Nasza uczelnia od października 2016 roku rozpoczyna kształcenie na studiach drugiego stopnia. Absolwenci uzupełniających studiów magisterskich na kierunku fizjoterapii o profilu praktycznym uzyskają dyplom i tytuł zawodowy magistra fizjoterapii. W trakcie kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia studenci zdobywają wykształcenie i przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi, z osobami z niepełnosprawnością, a także z osobami wymagającymi stosowania zabiegów korekcyjno-kompensacyjnych w stanach zagrożenia zdrowia i sprawności fizycznej. Przewidywanym obszarem pracy zawodowej absolwentów studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym jest także samodzielna praca w zakresie fizjoprofilaktyki chorób i niepełnosprawności w systemie opieki zdrowotnej. Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku fizjoterapii o profilu praktycznym będą przygotowani merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który od dnia 27 października 2015 roku jest już samodzielnym zawodem medycznym. Umiejętności i wiedza w zakresie stosowania czynników fizykalnych i procedur fizjoterapeutycznych w zakresie
leczenia i profilaktyki uzyskane podczas studiów pierwszego i pogłębione na studiach drugiego stopnia przygotują przyszłych fizjoterapeutów do zawodowego kształcenia ustawicznego, w tym także do podjęcia formalnego doskonalenia zawodowego w ramach specjalizacji w zakresie fizjoterapii. Zawód fizjoterapeuty jest zawodem przyszłościowym. Na rynku pracy wciąż obserwuje się wzrost zapotrzebowania na specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Wynika to ze zmian demograficznych w całej Europie. Polskie społeczeństwo również się starzeje. W dobie rozwoju chorób cywilizacyjnych coraz więcej osób oczekuje pomocy i wsparcia fachowców z dziedziny fizjoterapii, terapii manualnej i modnej w ostatnim czasie osteopatii. Dziękujemy bardzo i zapraszamy maturzystów i licencjatów do nauki na kierunku fizjoterapia na naszej uczelni. Dzień dobry. Znajdujemy się przed budynkiem Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. 16 marca od godziny 10 odbędzie się dzień otwarty, na którym przygotowaliśmy dla Ciebie, oprócz oferty edukacyjnej, liczne atrakcje. Odbędzie się spotkaniem z rektorem i oczywiście z nami, studentami. Odbędzie się również czwarta edycja konkursu Gra o Indeks, prezentacja kamer termowizyjnych, mikroskopu elektronowego, mikroskopu sił atomowych, drukarki 3D, a także masażu i krioterapii punktowej. Przyjdź, zobacz, przekonaj się, że na PSW warto studiować. W tym odcinku to wszystko. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy odwiedzać nas na naszym fanpage'u PSW w Białej Podlaskiej.